Dzisiaj, proszę Państwa, jesteśmy na uroczystości niezwykle ważnej dla nas, mianowicie uroczystości otwarcia super nowoczesnej pracowni tomografii komputerowej, gdzie sprzęt do tej pracowni został przekazany przez Jurka Owsiaka i Wielką Orkiestrę Świątecznych Pomocy. Sprzęt, pewnie Jurek będzie mówił o tym, z najwyższej światowej półki, który rozszerza absolutnie nasze możliwości diagnostyczne, których dotąd nie mieliśmy. Fundacja do tej pory, zakupiła ponad 25 tysięcy urządzeń. I nie jest tak, że jeździmy po całej Polsce, bo byśmy musieli po prostu jeździć cały czas. Od najmniejszego urządzenia, jakim jest pulsoksymetr, po takie urządzenia, jak rezonans magnetyczny. Ale tomograf komputerowy jest wyjątkowym urządzeniem, ponieważ ono zamyka nasze dwuletnie działanie na finale poświęcone diagnostyce onkologicznej. Tak sobie wymyśliliśmy, że warto kupić urządzenia, które spowodują, żeby rodzice bez stresu, bo to jakby generuje wam także ruch w szpitalu, żeby rodzice bez stresu mogli się pojawić w szpitalu, żeby mogli mieć skierowanie, żeby można było zdiagnozować dzieci. W Polsce diagnozuje się zaledwie, znaczy wczesna diagnostyka określa chorobę nowotworową tylko w 8%. Normy europejskiej to jest 25%, czyli dzieci za późno trafiają. Myśmy postanowili, kupując ten sprzęt, stworzyć taki schemat. To proszę jeszcze powiedzieć właśnie o tej szybkości badań, bo to jest niesamowite. Szybkość badania 2 do 7 sekund od momentu wjechania dziecka do gantu. Natomiast trzeba pamiętać, że przed badaniem dziecko trzeba ułożyć. To trochę zajmuje, czasami dziecko niespokojne może wydłużyć ten czas.